No hej wam wszystkim ludziska, pępuszki, wyczochrane, niewymisiane, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle nie kto inny jak Grzechu 40. I witam was oczywiście w kolejnym epickim odcinku serii Zagrajmy w Stalkers w Prypeci. Z tego co pamiętacie, ostatnio przemierzyłem laboratoria X8. Coś słyszę, zaraz, czekajcie, dajcie mi sekundkę, jeszcze dziamne herbatki. Wasze zdrowie. Coś mnie tak w gardle troszeczkę drapie. Tak czy inaczej, coś słyszałem, ale to chyba jednak była zwykła wrona. Ostatnio przemierzyłem podziemne kompleksy domu jubilejny i z tego co widzę, nie jestem tutaj sam. No właśnie. Teraz pozostaje pytanie, czy to był zwykły zombiak, czy może człowiek? Czy był sam, czy może sprowadził tutaj jakichś swoich kolegów? Nie, no nie, no nie, no... No serio, no naprawdę? No czemu, gro? Czemu mi to robisz? No, może umrzesz łaskawie, co? Zaraza. Nie, nie, wow. Nie, to jest takie chamskie. A miałem nadzieję, naprawdę miałem nadzieję, wierzyłem w to, no chciałem w to wierzyć. Po ostatnim odcinku wierzyłem w to, że tym razem się już nie przestraszę. Że teraz będzie inaczej, wyjdę już z tych podziemnych kompleksów, że się nie będę bał, że nie osiwieję w wieku 30 lat. Ale nie, no tak się nie da, w tej grze tak się nie da po prostu, no. Ona traktuje gracza chamsko, kluderyjnie, bezkompromisowo. Ale no nie, to naprawdę było posrane, no dwie pijawki naprawdę. Dobra, trzeba rozluźnić troszeczkę moje lędźwia. No i co, z tego co widzę, spędziłem pod ziemią praktycznie całuteńką noc, bo wlazłem tam o godzinie 22, wyszedłem o godzinie 6 rano. Tak więc tak, bardzo się cieszę, że jest mi dane wreszcie opuścić pielesze tamtych podziemi laboratoriów. X8 po pierwsze dlatego, że naprawdę to nie było nazbyt przyjemne miejsce. Oczywiście było fajne, mnie się takie miejsca podobają. Zresztą każdy kto gra w Stalkera chyba gra w tą grę głównie dla takich lokacji. Tak więc nie zrozumcie mnie źle, wcale nie narzekam. Aczkolwiek... No wiecie, troszkę się faktycznie tam pobałem. Tak więc już mi wystarczy na najbliższy czas. A i przy okazji bardzo się cieszę, że jest mi dane powrócić do bazy, dlatego że będę mógł sobie zreperować mój ekwipunek, który już dogorywa. On jest strasznie zepsuty. Będę musiał przejść przez sam środek placu zabaw. Tu mogą być jakieś mutanty, ja to wiem. No nie wiem, zobaczymy. A, bo tu jest to zasrane przedszkole. Właśnie tam jeszcze nie było, ale tam też niezłe chocki, klocki się muszą dziać. Coś mi przed chwilą widziało. Wolę nawet nie wiedzieć co. Wydaje mi się, że lata temu, naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, w odległej galaktyce, taki mały pan Grzesio, jeszcze na lata przed tym, jak rozpocząłem działalność na YouTube, oglądałem trailery z tego Stalkera w momencie, kiedy on wychodził i wydaje mi się, że w tym przedszkolu był jeden trailer, który pokazywał właśnie te zakapturzone mutanty nowego pokroju, których tak potwornie nienawidzę, tak? Więc mam nadzieję, że nie będę się tam musiał zapuszczać. Nie wiem, może to był tylko trailer, może w ostatecznej wersji gry tam już tych potworów nie będzie, no ale... Wolę dmuchać na zimne i wolę tam nie włazić, naprawdę. Nie przepadam za tymi jego mościami. W każdym razie nie są oni bliscy mojemu sercu. No dobra, ale na powierzchni jest w miarę spokojnie, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, dochodzę do bazy, więc mogę już się rozluźnić jako tako. Mam nadzieję, że tutaj już mnie nic nie zaatakuje. Ale faktycznie ostatnie odcinki były pełne wrażeń. Wow, ten misio mnie wystraszył. Przez chwilę myślałem, że tam też jest jakaś zakapturzona postać. Ja już normalnie... mam... Co jest? A, no broń. Ja już mam po prostu zjaraną psychę. Serio. Jestem zniszczonym człowiekiem, spaczonym mentalnie przez tą grę. Wszędzie dopatruję się potworów. Dobra, potrzebuję pana naprawiajki. Gdzie jest pan naprawiajka? Gdzie go znajdę? Haha, dzień dobry, rekluseczko. Myślałem o tobie. Myślałem o tobie. Dobra,
koniec z głupimi tekstami. Całe szczęście za free mogę sobie wszystko naprawić. Bardzo mnie to cieszy, bo w normalnym sklepie u normalnego mechanika wydałbym na to fortunę. Tak więc fajna sprawa. No, myślę, że będzie ok. Dosyć mało do tej pory strzelałem z tego działka Gaussa, ale to dlatego, że nie spodziewałem się takich potworów w podziemiach. Gdybym wiedział, że tam będą te zakapturzone postacie, no to od razu to działko Gaussa bym użył. Co to jest? Skąd mi się to wzięło? To nie jest moja broń. Mogę z kimś pohandlować? Mogę to komuś opylić? Nie bardzo. Jest tu gdzieś jakiś handlarz. I... Gary? Czekaj! Spotkało mnie coś nieprzyjemnego i chcę ci o tym opowiedzieć. Paru najemników poprosiło, żebym poprowadził ich do Prypeci. Najpierw skusili mnie grubą kasą, ale szybko się zorientowałem, że wdepnąłem w miękkie i brązowe. Nawet chwilę nie spuszczali mnie z oka i grozili bronią. W pobliżu Prypeci udało mi się uciec, ale teraz muszą już być w mieście, więc uważaj. Słyszałeś może, o czym ci najemnicy rozmawiali? Trochę słyszałem, na pewno nie zamierzali puścić mnie żywcem, więc nie ukrywali swoich planów. Rozmawiali głównie o spotkaniu z ludźmi klienta, którzy mieli przedstawić im przedmiot i cel ich misji. Gdzie ma się odbyć spotkanie? Niedaleko stąd, na dziedzińcu osiedla. Dzięki za informację. Aha! Dobra. No będę wiedział, spoko, na pewno się tym zajmę, tyle tylko, że tutaj muszę jeszcze z kimś pogadać. Domyślam się, że ta misja, którą on mi zlecił, będzie poboczna. Chociaż... nawet nie mam żadnego znacznika. Osiedle, czyli to prawdopodobnie będzie dokładnie tutaj, pomiędzy tymi wszystkimi budynkami. Co mnie nie cieszy, dlatego że wiecie, że nie lubię takich miejscówek, bo ostrzał może nastąpić ze wszystkich stron. Jeżeli ktoś będzie miał snajperkę, no to będę wystawiony jak kaczka. I to jak WC kaczka. Tak jest. Dobra, pójdziemy do pana kierownika. Panie kierowniku! Dziury mam w nosniku. Strasznie długo w tej grze włączają się wszelkiego rodzaju cutscenki. Majorze, mamy poważny problem. Odkąd rozbiły się helikoptery, operacja przeszła w absurd. Nas oblażyli. Związku z centrum nie. Ludzie padają jak muchy. Nie mamy łączności z centralą, jest coraz gorzej. Śmigłowiec ewakuacyjny znowu nie przyleciał. A w tym tempie stracimy panowanie nad sytuacją, zanim się obejrzymy. Musimy natychmiast nawiązać łączność z bazą. Nasz sygnalista uważa, że sygnał zakłóca coś w pobliżu i próbuje ustalić współrzędne. Moi ludzie poszli sprawdzić potencjalne źródło zakłóceń, ale zaginęli i nie odbieramy ich lokalizatorów. Majorze, jednym z waszych celów jest nawiązanie łączności z bazą. W obecnej sytuacji powinien być to wasz priorytet. Ponadto, osobiście proszę was o odnalezienie moich ludzi. Nie mów mi, co ma być moim priorytetem, Wajzo! Sam wiem najlepiej. Zobaczmy. Ta mapa faktycznie jest odzwierciedleniem okolic elektrowni, ale ta? Tej nie kojarzę. Mniejsza. Tak czy inaczej... No sytuacja, można powiedzieć, że rozwija się dokładnie tak, jak się tego można było spodziewać, dlatego że ja cały czas gdzieś chodzę i rozwiązuję tego typu zbieżne problemy. Tym razem mam się udać tutaj. Zakłócenia radiowe, znajdź zaginiony oddział. Oddział szukający źródła zakłóceń radiowych zaginął. Twoim zadaniem jest jego odnalezienie. Muszę przyznać, że dosyć mocno podoba mi się element rozgrywki w samej Prypeci. Rzeczywiście to do mnie przemawia. Być może dlatego, że wiecie, przez poprzednie stalkery to przez tą Prypeć na dobrą sprawę głównie się przebiegało. Rzadko człowiek miał czas na to, żeby się poszwendać po mieście, w związku z czym twórcy gry zrealizowali w tej konkretnej odsłonie taki swego rodzaju mokry sen fana sagi. Coś w ten deseń. Dobra, tamtego badziewia nie potrzebuję. Troszeczkę wyprułem się z amunicji, szczerze mówiąc, z tego co widzę. Ale to dobrze, miałem jej za dużo. Teraz będzie w sam raz. Muszę troszeczkę postrzelać tą snajperką, mam strasznie dużo pocisków do niej. Ale dobra, na razie zachowam sobie takie pukawki.
Ciemne góreczkę, dupeczkę, dwie kiełbachy są opiernicze i idę w pierodi na warot. Nie wiem, czy słyszeliście, ale gościu podczas tego naszego dialogu, zasadniczo monologu chciałoby się powiedzieć, bo ja nie mówiłem nic podczas tej cutscenki, zresztą tak samo jak podczas większości, aczkolwiek gościu powiedział wiertaliot. Dlaczego? Nam się takie słowo może kojarzyć z wiertarką, ale wiertaliot po rosyjsku to jest helikopter. Taka mała ciekawostka. Zresztą Rosjanie byli jednym z tych narodów, który jako pierwszy doszedł do technologii helikopterów. To jest całkiem ciekawe. No z tego co pamiętam, to właśnie Rosjanin zdaje się wykreował jedną z tych pierwszych maszyn o pionowym starcie. Coś mnie widzi, coś na mnie szczeka. Aha, to znowu te dziadostwa. Bardzo dziwne, bo te szczury raz kwiczą, raz szczekają. Taka hybryda, swego rodzaju chimera innych stworzeń. Z jednej strony psa, z drugiej strony świni. No i szczura oczywiście. Myślę, że to się wzięło stąd, iż twórcy gry poszli troszeczkę na łatwiznę i korzystali już z tych odgłosów, które mieli przygotowane w zanadrzu, żeby nie kręcić kolejnych. Aczkolwiek, no mimo wszystko, brzmi to troszeczkę dziwnie, jak szczur kwiczy na mnie dźwiękiem świni, tudzież warczy na mnie dźwiękiem psa. Uch, nie lubię tego miejsca, proszę mi go nie przypominać. Jubilejny, ty zarazo, ty. Oj. Tu może coś być, ale kurde, strasznie wielkie promieniowanie. Ale tak z ciekawości. Wiecie, błądzić jest rzeczą ludzką. Umierać niestety też. Tak więc trzeba się mieć na baczności. Może coś tu jest, ale nie zauważyłem, ale nie wydaje mi się, chyba te autokary były puste. Dobra, dziabnij sobie zastrzyk dupę. I jeszcze jeden? Nie, to wystarczyło, okej. No to idziemy, prawdę mówiąc nie do końca wiem gdzie, ale idziemy. Teraz do my... Oj, piesek. Wolę eliminować tego typu stworzenia, jak je widzę i mam jak na talerzu, na wielki dystans, niźli w momencie, kiedy się tego nie spodziewam i nagle na mnie wyskakują zza pleców, prawda? Dlatego też nie unikam walki w tej grze. Aha, dobra. Czekaj. Ja bym cię chciał tym potraktować, wiesz? Taka sytuacja. Jaka bestia użarła mnie, no. Świństwo. Dobra. Nie będę się tam patyczkował ani przejmował. Dobra, tam coś jest. I to już chyba nie jest zwykły mutant. Coś mnie zobaczyło. Ale ja tego nie widzę. Coś jest za tym garażem. Z czego by tu skorzystać? No nie wiem. Faktycznie mogę skorzystać z tego. Albo z tego działka Gaussa, bo też mało tym strzelałem. Zresztą, co ja się będę pierniczył? Mam strasznie dużo amunicji do tego. A jest to broń ciekawa, którą na pewno chętnie zobaczycie w działaniu. Ale gdzie to jest? No coś tam jest, coś mnie widzi, ale gdzie i co? Aha, no dobra, nie skomentuję. Piesku. A, myślałem, że się nie odbaguje. No dobra. Ty świniodupcu psi. Nie, może na razie będę trzymał ten karabin, on jest bardziej wielozadaniowy. Potem jak już będę wiedział, z czym się tutaj muszę zmierzyć, to wtedy wyciągnę działko Gaussa. O ile będę musiał walczyć na wielki dystans, rzecz jasna. Bo tym to w zwarciu się nie powalczy. Dobra. Zatem zobaczmy. Widzę jakieś ciała. No, wojskowi. Dwa ciała, ale widzę jedno tylko. A nie, są obydwa. Dobra. Granat dobry, konserwa dobra, zastrzyk dobry, bandaże dobre. O, tutaj masz jeszcze troszeczkę amunicji bardzo fajnej. Co to było? Waga. Ja w ogóle z tego nie korzystałem w tej grze. Wstyd się przyznać. Chociaż też zauważyłem, że mnie tam hejtują niektóre osoby w komentarzach, że nie korzystam z tego typu właśnie dobrodziejstw jak lekarstwa, jakieś tabletki, ale wiem, nawet sobie zasługuję na to. Ja zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek nie jestem do tego przyzwyczajony. Stąd się to bierze. Uj, to jest ciekawe. Ja też takie chcę. Ładunek wybuchowy z zegarem.
Plastikowe materiały wybuchowe klasy wojskowej z 5-sekundowym zegarem. Ha. No dobra, i po co mi to było? Ewidentnie chcieli coś wysadzić. Ale co? No, baza? Znalazłem jednego z waszych. Wygląda na to, że sam się wysadził granatem. Nie ma śladów starcia ani ataku. Tu Kowalski. Przyjąłem, majorze. Dobre wieści. Mamy dokładne współrzędne źródła zakłóceń. Sygnał pochodzi z budynku przedszkola. Wydaje mi się, że strasznie cicho są te wszystkie rozmowy. No i przedszkole, nieszczęsne przedszkole, no właśnie tego się obawiałem. No ale dobra, trzeba się zmierzyć z tym mieczem damoklejskim, z tą siedmiogłową hydrą lernejską, tym cerberem tartaru. Niestety mnie to nie ominie, przedszkole jest oczywiście tutaj. Bardzo urokliwy kompleks i tutaj, czy to jest jakiś człowiek? Czy tam ktoś stoi? Naprawdę? Nie, to kolejny misiek. No w dupę jego mać, gademiu miśki! Robicie mi z umysłu pasztet, naśladując ludzkie istoty. No dobra, niby spoko, tyle tylko, że nie wiem co mnie tam spotka, a znowu coś mnie widzi. Fajnie byłoby wiedzieć co to jest i gdzie to jest. Bym nie narzekał. No dobra. Czuję się bardzo niepewnie wchodząc do tej lokacji. Szczerze wam powiem, bez bicia. Psioniczne, dobra. Ochronę psioniczną sobie założę. Czy na pewno chcę tam wejść z takim zestawem broni? Powiedzmy, że tak, chociaż jeżeli zaatakują mnie szybcy wrogowie, dajmy na to jakieś... O, ciekawe. Dajmy na to jakieś szczurki, no to będzie... Wow! Czekaj! No dobra, tego się nie spodziewałem. Dla mnie bomba. Coś tam w środku jest, już to widzę. O, Boziu, Boziu. No dobra. Dosyć to przerażające miejsce. Ja się boję Brurera. To się chyba tak nazywało. Czyli właśnie tych zakapturzonych wieśniaków z wielkimi stopami. Czyli tak zwanych zmutowanych smerfów. Dokładnie tak. Ciekawe, czy mogłem ten ładunek podłożyć pod dowolne drzwi w tym kompleksie, czy to musiały być konkretnie te drzwi. Jeżeli możecie, to odpiszcie mi w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw. Wow, tego się nie spodziewałem. No dobra, już wolę to niż Brurery. Powiedzmy, że jest to połowiczny sukces. Chodź tutaj! Zniknął? Ha, chyba tak. Tak mi się wydaje. Znowu jest znak monolitu. Coś mnie widzi. No. Coś mnie widzi, tylko co i gdzie? Tego nie mogę otworzyć. No dobra. Coś mnie widzi. Tutaj nic nie ma w tym skrzydle, zatem idziemy dalej. Swoją drogą też taka ciekawostka tematyczna. O, jakiś schowek. Czy to była... Czy mi się wydawało, czy to była amunicja do działka Gaussa? Serio? Najlepsza amunicja w grze? Seriously? Wow, naprawdę, to była amunicja do działka Gaussa. Co prawda była całkiem nieźle skampiona, no ale jednak tutaj bym się jej nie spodziewał. Tak więc bardzo miłe zaskoczenie. A to dziabnę sobie to działko. Zobaczymy. Nie wiem co tu może być, no ale może to pokonam. Tą właśnie bronią. Nawet sobie zapiszę, wiecie?
Tak czy inaczej, raczej nie inaczej. Taka drobna ciekawostka ze świata autentycznej Prypeci. Powiem wam, że gdybyście tam chodzili po tamtych budynkach, jest tam troszeczkę więcej przedmiotów, troszeczkę więcej śmieci, mebli, tego całego badziewia, bo ludzie wyprowadzali się stamtąd zasadniczo w 2 godziny. O, ty. No dobra. Na ciebie to by się shotgun przydał. Czekajcie. Muszę się zreorganizować. No, tak czy inaczej jest tam więcej śmieci, dlatego że ludzie musieli zebrać cały swój dobytek w 2 godziny i potem już nie mogli powrócić do Prypeci. Oczywiście teoretycznie, ja wiem, że teraz niektórzy z was się ze mną nie zgodzą, powiecie, ej, przecież w latach 90. pozwolono ludziom tam powrócić. Tak. Wow, wystrzelałem cały... No nie wierzę. Nie mam amunicji? Serio. Wystrzelałem cały zapas, ale jajo. No dobra. Dobrze wiedzieć. Będę musiał zakupić, jeżeli będę w mieście. A raczej w Janowie. Tak czy inaczej... Co prawda w latach 90. pozwolono powrócić części rodzin do miasta, żeby zabrać jakieś takie naprawdę najpotrzebniejsze pamiątki. Aczkolwiek to polegało na tym, że wojsko stało przy tych ludziach, też mieli ograniczony czas spędzenia w mieście i ludzie patrzyli, po prostu wojsko przyglądało się, co ci ludzie zabierają z Prypeci i każdą rzecz, którą mieszkańcy, byli mieszkańcy tego miasta, chcieli zabrać z tegoż właśnie miasta, każda ta rzecz, każdy przedmiot był badany licznikiem Geigera, żeby zbadać, jaki jest stopień napromieniowania tego przedmiotu, czy da się go stamtąd zabrać, czy może jest już wręcz śmiertelny dla zwykłego człowieka. Tak więc też nie wszystko można było wziąć. Musi być jeszcze jeden gnojek gdzieś tutaj, no bo kurczę, cały czas... No właśnie. Chodź tu, świnko. Ryjkowniczku. Ej, ale żeby stołem? No weź się odwal może, co? Oj, chyba trochę przesadzasz. Irena, zostaw ten stół. Oj, 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 oj. Się rozsierdziło bydle. Szlak. Dobra, ale tak jak mówię, już wolę tych przeciwników. To przynajmniej nie zabiera broni z rąk. Może tak łaskawie byś zniknął? Dziękuję bardzo. Thank you for cooperated. Dobra. Tu mam jakieś zejście, zaraz tam zejdę. Natomiast jeszcze chciałbym do końca przebadać miejsce tutaj. Tu jest jakiś sejfik, może go się da otworzyć. Niestety nie. Bardzo nad tym ubolewam. Czyli muszę zejść tutaj, tak? Spodziewam się naprawdę wszystkiego tutaj. Wow. Przez chwilę się wystraszyłem tego kotka. Oj, twórcy gry. Hamscy czasami jesteście. Ale faktycznie, ta sekunda, w której tego kota zobaczyłem, no to od razu serce zaczęło mi bić szybciej. Od razu to odebrałem jako wroga. Pianino, co ciekawe. Jest to pianino, nie jest to fortepian. Fortepian ma kształt trójkątny. A tu jest drabinka, żeby wejść, nie wiem, w sufit. Kolejna niekonsekwencja programistów. Dziabnę znowu herbatki, bo mnie coś w gardle uwiera. Herbatka mi się skończyła. Znaczy się, materiał czas już powoli kończyć. Chyba, no nie wiem. Wiem, że bardzo wolno przez to przedszkole przechodzę, ale naprawdę strasznie się boję tego, co tutaj mogę spotkać. Aha. Czyli wygląda na to, że to koniec. To chyba koniec, faktycznie niczego specjalnego tutaj nie było. Wszystko pozamykane, ale lepiej sprawdzić. Jest tu jakieś intrygujące pomieszczenie. Z bardzo dziwną instalacją. Co to jest? Nie mam pojęcia, ale domyślam się, że było to wykonane rękami monolitu. Nie wiem, jak mam to zbadać, bo też nie bardzo kminię. Ewidentnie coś tutaj muszę zrobić, tylko co? Gro. Proszę, oświeć mnie, co? Tam jest jeszcze jakieś podziemie. Jestem na parterze? Nie, jestem na piętrze. No kurde, no nie wiem, co mam tu zrobić. Na dach wyszedłem, ale fajnie, ale jazda. Ostra jazda, bez trzymanki. Stoper mi się wyładowywuje. No normalnie, wiesz co. Nie znasz litości.
Nie dość, że stoper, to jeszcze w gardle mnie coś uwiera. Herbatka się skończyła, no to są niesprzyjające warunki nagrywania, ludziska. Będę musiał zakończyć odcinek nieco wcześniej chyba. No teraz to, szczerze mówiąc, już nawet nie wiem, ile ten odcinek ma. Nie spojrzałem, jak mi się telefon wyładował. No dobra, wrócę do tego pomieszczenia, ale dalej nie mam zielonego pojęcia, co tam mam zrobić. Chyba mam przejść jeszcze niżej, ale jak tam wejść? Nie no, ewidentnie na tym piętrze mam coś zrobić. Ale co? Gro, oświeć mnie, proszę. Błagam. No chyba... Chyba nic to z tego nie będzie. Tam też nie przejdę, te deski raczej nie wyglądają na takie, które da się uszkodzić. No pewnie, że nie. No i kurczę, ja nie wiem po prostu, no. Co to teraz ze mną będzie? No jest takie miejsce całego kompleksu przedszkola, do którego nie mam wstępu. Parter pod tą instalacją. Ale jak tam się dostać? Tu coś jest? Nie, nie bardzo. Pojęcia nie mam, może za głupi jestem, nie wiem. Może tak być. O co tu chodzi? O co chodzi, jak nie chodzi? Nic tu nie mogę włączyć, przełączyć, wyłączyć. Nic. Myślę, że tutaj się z wami pożegnam i powrócę, jak już rozkminię, co jest grane. No przyznam się szczerze, bez bicia, w dupę kopane, no nie wiedziałem. No po prostu zabijcie mnie, a nie wiedziałem, co tutaj trzeba było zrobić. Musiałem się posiłkować YouTube'em. I to, co mi się rzuciło w oczy, ja nie wiem, czy niektórzy youtuberzy mają za mało chlebka na śniadanie, czy po prostu zasypiają. Chłopie, drzemnij się, jak chce ci się spać, a nie będziesz nagrywał, ale no... Niektórzy naprawdę, jak nagrywają gry, to tak jakby mieli zaraz zasnąć, jakby mieli zaraz zejść z tego świata, z tego łezpa dołu. No gościu podchodził tutaj i mówi, no... Oj, tu jest taka... taka instalacja tu jest i to... Tą instalację teraz to trzeba będzie zniszczyć ją, trzeba będzie. Nie wiem, podoba wam się taki komentarz? Ja jestem chyba troszeczkę bardziej żywiołowym człowiekiem. Ale mniejsza. Mniejsza o większość, większa o mniejszość. Nawet bym w życiu nie pomyślał, że trzeba to było rozpindolić, rozpierniczyć, zdubycyć. Jednym słowem, ale tak faktycznie trzeba było zrobić. No dobra, nie wpadłem na to. Może jestem za głupi, no nie wiem. I co mnie tutaj spotka? To jest dziwne, bo spójrzcie na mapę. No, według mapy ktoś tutaj nieopodal jest. Ja pierniczę, no bez jaj. Coś jest w tym? Serio? W tym bunkrze? W tej lodówce coś jest? Coś się dobija do mnie. Ja pierdzielę, jak to będzie mutant, to ja się zaraz chyba posram. Boziu. Ludziska, zawał gwarantowany. Wow. Stary, ty tak ze mną nie rób, naprawdę, ja już ci miałem... miałem ci w klatkę piersiową, a prawdę mówiąc w penisa, bo tak jakoś dziwnie przycelowałem, ale miałem ci wpierdliczyć pocisk doładowany turbomagnetycznie, więc wiesz, no, miarkuj się na przyszłość, no. Porucznik Rogowiec. Majorze, Bogu niech będą dzięki, jestem uratowany. Jak tu wylądowałeś? Nie wiem, nie pamiętam. Byłem tak przerażony, że ledwo mogłem myśleć, a nawet nie wiem, co mnie przestraszyło. Czułem się, że muszę schować, więc pobiegłem. Pamiętam ulicę, jakieś zakręty, dotarłem do tej dziury. Drzwi były zamknięte od zewnątrz. Myślałem, że tu umrę. Jak mnie znalazłeś? A tak w ogóle to wynośmy się stąd i chodźmy do bazy. To miejsce działa mi na nerwy. No dobra. To było co najmniej dziwne, ale w takim miejscu, w takiej sytuacji... Spodziewałbym się raczej mutanta. Bardzo mnie zaskoczyło to, że tam był człowiek i gdyby nie to, że mam za słaby refleks, to prawdopodobnie już by gryzł glebę. A to ty? A niech mnie. Zaczynaliśmy się martwić, że więcej doktorka nie zobaczymy. No więc, co się stało? To długa historia. Opowiem innym razem. Dobra. Dzięki za pomoc. Tak przy okazji, pułkownik chciałby cię widzieć. Pójdę do niego. Aha, Gary wybiera się do Janowa po zapasy. Kazał przekazać, że wróci dopiero za kilka dni.
Kapuje. Nie, czyli nie będę się mógł cofnąć. Gdzie byłeś? I tak nie uwierzysz, ale niech ci będzie. W lodówce. Jakiej lodówce? Gdzie ją znalazłeś? Gdzie znalazłem? Ciekawe, co ty byś znalazł w takim stanie. W jakim mianowicie? Nie do końca wiem, jak ci to opisać. No to jest niestety bolączką Stalkera. Zawsze było, od niepamiętnych czasów, od wszystkich, nawet najstarszych do najnowszych odsłon, zawsze bolączką Stalkera były drętwe dialogi. Słucham. To, że postacie stoją jak te koły soli i patrzą się martwym wzrokiem na siebie i ledwo co ruszają ustami, nawet w momencie, kiedy powinni być podnieceni, poruszeni czymś, no to stoją i tyle, no. No ale cóż. Dobra, no niby super. Wow, za darmo tak dostałem? No, spoko, dzięki stary, nie wiem co ty, komunista jesteś, że tak się dzielisz? Hyżuraźno i ochoczo. Zresztą co ja pierniczę, na pewno jesteś komuchem, bo w końcu to jest Związek Radziecki. No, ale mniejsza. Tak czy inaczej, strasznie mnie ubodło to, kolejna kascenka, że nie ma Gariego, nie będę mógł wrócić do Janowa. Znowu kolejny drętwy dialog. Złożyłem dowódcy bazy raport z sytuacji i podałem wszystkie zebrane informacje. Przez jakiś czas nie będzie wsparcia śmigłowców. Polecił ufortyfikować pozycję i czekać na rozkazy. W bazie są obserwatorzy SBU, więc niedługo będziesz mógł pogadać z przełożonymi. Pułkowniku, wykryliśmy sygnał radiowy pochodzący z bazy. Transmisja jest zaszyfrowana i nie możemy jej rozgryźć. Macie współrzędne? Tak, mam. Ale sygnał jest przerywany i porusza się. Znowu monolit? Sprawdzę. Jaki ja mam w ogóle głos? Tak jakbym w dzieciństwie parał się jedzeniem betonu, asfaltu i stłuczonych żarówek. Serio. Niesamowita sprawa. To jest... Wow, a kto tu zginął? A nie, ja wcześniej zostawiłem karabin. Dobra. To jest po prostu taki, wiecie, taki typowy bad guy, taki badass. Wchodzi, rozpiernicza wszystko, strzela do wszystkiego, co się rusza. To nie jest człowiek, który może być duszą towarzystwa, to widać. Dobra, teraz mam kolejną misję zleconą tutaj. Zanim tam dojdę, jeszcze przejdę tutaj, bo z tego co pamiętacie, nieopodal osiedla, Gary mówił, że no szwędają się jakieś tam koziocycki, więc trzeba się będzie z nimi uporać. A póki co, myślę, że tutaj się z wami pożegnam. Nie wiem ile nagrywam, myślę, że mniej więcej coś w okolicach 30 minut, ale... Zanim się z wami pożegnam, myślę, że poględzę troszeczkę o ciekawostkach, bo czemuż miałbym tego nie zrobić? Z tego co pamiętacie, ostatnio opowiadałem wam o tym, co się działo w Czernobylu, kiedy naukowcy doszli do wniosku, że trzeba będzie postawić sarkofag. Nie od razu doszli do takich wniosków, no bo trzeba to było przemyśleć, to była awangarda. Nigdy wcześniej nie doszło do takiej sytuacji, w związku z czym trzeba to było przetrawić. Ale kiedy już się zorientowali, że trzeba będzie obudować potężnym, żelbetowo-ołowianym bunkrem całuteńki reaktor numer 4, cały ten blok energetyczny, wtedy zaczęła się cała heca. Na teren Czernobyla zostało przetransportowane wojsko w liczbie 100 tysięcy, a i przy okazji 400 tysięcy cywilów, łącznie ponad 500 000 ludzi, tak zwanych likwidatorów skutków katastrofy czernobylskiej, w skrócie likwidatorów. Byli to ponownie piloci, tym razem powrócili, oczywiście no nie tyle powrócili, bo tamci poprzedni już nie żyli, to byli kolejni piloci, aczkolwiek powrócili oni na teren Czernobyla w zupełnie innych maszynach. Dlatego, że były to Mi-26. Jeżeli ktoś się orientuje w tego typu konstrukcjach bojowych, wie o czym mówię. Mi-26 to jest naprawdę wyjątkowy helikopter, gdyż jest to największy helikopter na świecie. Nawet amerykańskie Chinooki dwuwirnikowe są mniejsze od Mi-26. To jest istny gigant. Znajdźcie sobie w internecie zdjęcia tych helikopterów. Koniecznie odnajdźcie fotę. Tam jest taka jedna fota w Google, gdzie porównują rozmiary zwykłego Mi-26 do zwykłego, przeciętnego, osobowego helikoptera. Wtedy zobaczycie, jakie to było potężne bydle. Bo tak jak się na niego patrzy, bez odpowiedniej skali porównawczej, wygląda jak zwykły helikopter. Ale dopiero w momencie, kiedy go porównacie do zwykłego helikoptera, widzicie, jaki to był kolos. Czemu takie kolosy? Czemu na teren Czernobyla ściągnięto największe helikoptery w historii świata? Ano, przez burbę. Co to jest burba? Ludziska, w momencie, kiedy reaktor eksplodował, no to
wydostały się z niego, zostały wyplute cząstki elementarne, cząstki atomów radioaktywnych, w związku z czym wszystko w okolicy było napromieniowane. W momencie, gdyby spadł deszcz i potem ten deszcz by zaczął parować, to te radioaktywne cząsteczki, które są cząstkami elementarnymi, w związku z czym są nieprawdopodobnie lekkie, one się przemieszczają poprzez podmuch powietrza, również przemieszczałyby się wraz z parującą wodą. Dlatego trzeba było, celem oczyszczenia atmosfery, trzeba było spryskać caluteńką zonę czernobylską specjalną substancją chemiczną, swego rodzaju mieszanką chemiczną, która wiązała atomy uranu i elektrony, całe to radioaktywne badziewie na ziemi. Na liściach roślin, na drzewach, na trawie, na ziemi. Tak, żeby to nie wyparowało, żeby nie zatruło atmosfery. A i przy okazji rozpylano burbę, bo właśnie to była ta dziwna substancja chemiczna, burba, tak się to zwało. Możecie o tym poczytać gdzieś w encyklopediach. Ja prawdę mówiąc nie jestem chemikiem, w związku z czym aż takiej dokładnej wiedzy nie mam, żeby wam tłumaczyć, z czego to było dokładnie złożone, ale wiem, że miało to się przyczepiać do cząsteczek radioaktywnych i je dociążać w taki sposób, żeby one już nie uciekły do atmosfery, a i przy okazji, jeżeli znajdowały się już w tej atmosferze, to burba zglebiała je z powrotem na Ziemię. Co się działo potem? No, na teren Czernobyla zostały ściągnięte nieprzemierzone zastępy ludzi, tak zwanych likwidatorów, o czym wam już ględziłem. Po pierwsze byli to myśliwi. Po całej zonie czernobylskiej głównie były to obszary lasów i łąk, dlatego też były to obszary dosyć mocno zajęte przez zwierzynę. Różnego rodzaju koty, psy, dziki, łosie, jelenie i tak dalej. To trzeba było zastrzelić. Wszystko, co znajdowało się nieopodal Czernobyla w tej strefie zamkniętej, trzeba było zlikwidować. Wszystko trzeba było wymordować. Dlatego też Związek Radziecki ściągnął najlepszych myśliwych ze swojego bloku. Wyekwipował ich odpowiednio w potężne karabiny snajperskie, w specjalne kombinezony przeciwradiacyjne, w maski gazowe, a i przy okazji, a zasadniczo przeciwgazowe, też wiem, że niektórzy się doczepią do takich słówek, a i przy okazji kombinezony z zamkniętym obiegiem powietrza, ci ludzie chodzili po lasach z karabinami i strzelali do wszystkiego, co się rusza. Mieli rozkaz mordować wszystko. I prawdę mówiąc, było to nieprawdopodobnie zbliżone do realiów samego Starkera, dlatego że ci panowie byli tak wyekwipowani, że przypominali ludzi ze Stalkera. Tak jak mówiłem, mieli specjalne skafandry przeciwradiacyjne, maski przeciwgazowe, potężne karabiny snajperskie. Gdybyście taką istotę zobaczyli w lesie, byłaby zakorzeniona bardzo mocno w klimatach typowo postapokaliptycznych. Ale myśliwi, to nie był koniec. Oczywiście trzeba było zatrzymać wszystkie pierwiastki promieniotwórcze, które już trafiły do wody. Bo tak jak wam mówiłem, woda świetnie takie pierwiastki magazynuje, a potem wraz z wodą trafiają one podczas parowania do atmosfery. Dlatego też potężne grupy buldożerów zasypywały niewielkie rzeczki, zasypywały wszelkie jeziora, które dało się zasypać, które nie były nazbyt głębokie ani nazbyt rozległe, żeby dało się je zasypać. No, między innymi sławetne jezioro Jantar zostało po prostu zasypane przez buldożery. Oczywiście wszystkiego się zasypać nie dało, no bo tam była potężna rzeka Prypeć, tam były inne potężne zbiorniki wodne, no ale te mniejsze rzeczywiście starano się zasypywać. Ścinano drzewa, również je zakopywano. Zrównywano całe wioski z ziemią, przejeżdżano przez nie buldożerami, następnie przysypywano je ziemią w taki sposób, żeby powstały swego rodzaju radiacyjne kurhany. No, świetny przykład, choćby wioska Kopaczi. Co jeszcze? No bardzo wiele rzeczy, między innymi strefa śmierci, czyli strefa 50 metrów wokół samego reaktora. Tam było napromieniowane wszystko i to dawkami śmiertelnymi, włącznie z samym gruntem. Dlatego buldożerami ten grunt trzeba było zedrzeć mniej więcej na głębokość metra. Potem likwidatorzy kopali potężne doły, w które zwoływano ten grunt, a następnie zabetonowywano go. Tworzono swego rodzaju bunkry na ziemię. Ale to wszystko było zaledwie preludium do likwidowania faktycznych skutków katastrofy czernobylskiej, dlatego że zostawał nam najbardziej nefralgiczny temat, czyli sam sarkofag, no i oczywiście reaktor numer 4.
Dlatego też władze Sowieckiego Sojuza ściągnęły z Moskwy najlepszych inżynierów, jacy istnieli, pod przewodnictwem inżyniera Lewa Boczarowa, który miał zaprojektować tenże właśnie budynek, swego rodzaju konstrukcję. Bardzo unikalną, bardzo wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju. Był to potężny, żelbetowo-ołowiany bunkier, który miał otoczyć caluteńki, dosyć monstrualny blok energetyczny numer 4. Sam Boczarów powiedział kiedyś, cytuję, oczywiście niedosłownie, parafrazuję tutaj jego słowa, bo już dosłownego cytatu nie pamiętam, ale powiedział mniej więcej coś w stylu: była to awangarda na skalę ogólnoświatową. Kazano mi zaprojektować największy na świecie bunkier, zaznaczając przy tym, iż musi być budowany w taki sposób, aby każdy pracownik nie spędził na placu budowy więcej czasu niż kilkadziesiąt sekund. I rzeczywiście, przed inżynierami stanął tutaj potężny problem. Jak zaprojektować tak ogromną, tytaniczną konstrukcję w taki sposób, żeby dało się ją wybudować, przy jednoczesnym założeniu, że jeden pracownik nie może na placu budowy spędzić więcej niż 40 sekund. Było to faktycznie wręcz nierealnym wyczynem, ale jednak się udało. Prace były bardzo ciężkie, postępowały nieprawdopodobnie wolno. Wolno głównie ze względu na trudy, które wiązały się z tym konkretnym miejscem. Na samym początku starano się działać przy pomocy maszyn zdalnie sterowanych. Zazwyczaj wyglądało to w ten sposób. Pod reaktor jechały dwie maszyny. Jedną był wojskowy transporter opancerzony na gąsienicach, obłożony z zewnątrz jak bunkier ołowianymi płytami. Drugim natomiast jakaś potrzebna w danym momencie maszyna, koparka, buldożer, ciężarówka, cokolwiek. Dwie osoby jechały tymi dwiema maszynami, podjeżdżały powiedzmy na odległość 30 metrów od samego reaktora, czyli do tak zwanej strefy śmierci. Następnie operator koparki szybko wybiegał z kabiny maszyny i biegł co sił w nogach na złamanie karku do tego wozu opancerzonego, który był bezpiecznym miejscem, bo był tak mocno opancerzony ołowianymi płytami, że tam promieniowanie po prostu nie sięgało. Wbiegał do tego transportera, a następnie, obserwując tą swoją koparkę poprzez wizjery, starał się zdalnie nią kierować w taki sposób, żeby wykonać konkretną pracę. Jednak, jako że nie zawsze dało się tą pracę wykonać za pomocą zdalnie sterowanych maszyn, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, iż styki bardzo łatwo przepalały się na wskutek ogromnych, śmiercionośnych dawek promieniowania, dlatego też czasami trzeba tam było niektóre prace wykonać bezpośrednio rękami ludzkimi. Kierowca ciężarówki musiał tam wjechać i kursować bez przerwy, w związku z czym tego już się za bardzo nie dało wykonać poprzez zdalne sterowanie. Co robiono w tym momencie, kiedy jakiś buldożer musiał tam podjechać, żeby człowiek musiał zobaczyć, jak wygląda sytuacja bezpośrednio przy samym reaktorze? To samo co z wozem opancerzonym, czyli obudowywano całą kabinę buldożera, koparki, ciężarówki płytami ołowianymi i specjalnymi matami, które miały wychwytywać promieniowanie, a operator tej maszyny postrzegał zewnętrzny świat poprzez maciupeńkie, niewielkie, bardzo skandalicznie maluteńkie wizjery. Zazwyczaj był to tylko jeden wizjer, który pokazywał nam, co jest przed nami. Więc człowiek, który tam podjechał takim buldożerem, miał bardzo zdawkowe pojęcie o tym, co tak naprawdę się tam wokół niego znajduje i czym się zajmuje. Musiał sobie wyobrażać, jak wygląda otoczenie, bo jego pole widzenia było nieprawdopodobnie maluteńkie, ale musiało być maluteńkie. Jeżeli temu człowiekowi dać by piękną przeszkloną szybę, no to w tym momencie od razu by zginął. Tam były zbyt wysokie dawki promieniowania. Dlatego w ten sposób obudowywano podobne maszyny. A jeżeli chodzi o samą konstrukcję sarkofagu, Lew Boczarow śmiał się, że jest to największy na świecie Tetris. I było to bardzo trafne określenie, dlatego że konstrukcja sarkofagu była zaprojektowana w taki sposób, żeby wszystkie elementy można było wykonać w tak zwanych prefabrykatach wcześniej, w hutach, poza Czernobylem. Następnie przywożono je na miejsce i osadzano na ziemi, bądź też na innych elementach. Wszystko musiało być do siebie idealnie spasowane. No i budowało się tak z klocków ten ogromny sarkofag.
musiało to być spasowane, bo jeżeli coś do siebie nie pasowało, wtedy mieliśmy przesrane. Bo musiał tam podejść człowiek, zobaczyć co nie pasuje i na przykład coś majtnąć, coś przewrócić, coś poprawić, coś przydłutować, a tego się zrobić nie dało, bo jeżeli ktoś tam szedł, to umierał od razu. Oczywiście zdarzały się takie pojedyncze przypadki, że rzeczywiście człowiek musiał podejść do sarkofagu, tam w te miejsca, gdzie było widać dziurę reaktora, musiał podejść w centrum, w oś wydarzeń, w to miejsce, które emitowało promieniowanie i coś przynitować albo poprawić, przyspawać. Tyle tylko, że no to były jednostki spisane na straty. To byli ludzie, którzy wiedzieli o tym, że idą na śmierć i że już stamtąd nie wrócą. Dlatego też wszystko starano się robić za pomocą maszyn zdalnie sterowanych, a i przy okazji obudowywanych z zewnętrznego świata płytami ołowianymi. No myślę, że są to tematy nieprawdopodobnie ciekawe. Oczywiście to są takie suche fakty, gdybyście zobaczyli, jak te maszyny wyglądają, jak przebiegały tamte prace, jak ci ludzie byli zestresowani pracując w takim miejscu, jak panicznie uciekali. Są takie nagrania archiwalne, które prezentują właśnie tych ludzi, którzy panicznie na łeb na szyję przewracają się, ale uciekają stamtąd, żeby potem wbiec do tego transportera opancerzonego, żeby móc zdalnie sterować daną maszyną. No rzeczywiście, aż ciarki człowieka przechodzą po plecach, no bo zdajemy sobie wtedy z tego sprawę, co ci ludzie musieli czuć w tym konkretnym momencie. Przerażające. Natomiast na domiar złego w tym wszystkim, po 14 tygodniach od momentu eksplozji reaktora czernobylskiego, pojawił się kolejny problem. I był to taki problem, który ciężko było jakkolwiek obejść, ciężko było cokolwiek z nim zrobić, jakoś sobie dać z nim radę, i wprowadził on naukowców, inżynierów oraz przy okazji fizyków, atomistów w stan osłupienia. Co to był za problem? Co ci panowie odkryli? Dowiecie się w kolejnych odcinkach serii Zagrajmy w Stalkerze w Prypeci. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie z mojej strony to tyle. Hej ludziska!